Sakura w Powcinie. Tu jest ogród wiśniowy założony, wiśniowa rewia, założony w 2019 roku na stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Japonią a Polską. Także jest, myślę, że to są te drzewa zasadzone w tym okresie. Tutaj jest ich 50. Całe to założenie nazywa się wiśniowa rewia. Także, no mówię, namiastkę mamy w Radomiu na placu Ołtakowskiego, na skwerze Ołtakowskiego i możemy się tam jeśli nie możemy pojechać do Powcina, to można tam akurat pooglądać. No niestety już mamy chyba po maksimum i przekwitają wiśnie. Moglibyśmy tu przyjechać trochę wcześniej. Myślę, że jakbyśmy byli kilka dni temu, 3-4 dni temu, to by był w pełni, tylko w tym okresie nie było w ogóle słońca. Zobaczmy na tamte starsze drzewa. Też pięknie kwitną. A także jest na co popatrzeć. Jeszcze ta soczysta zieleń tutaj. Trawnika, muraw robi swoje. No już niektóre drzewa są zupełnie przekwitnięte. Już opadają płatki, zresztą to widać pod tymi starszymi drzewami. One są już usiane płatkami. No, bardzo lubię. A Japończycy cały czas u siebie śledzą w komunikatach pogodowych front sakury, czyli przesuwanie się kwitnienia wiśni. Oni mają południkowo położony kraj, także mają to rozłożone na bardzo długi czas, więc można sobie prawie przez całe 2 miesiące wędrować po Japonii i oglądać kwitnące wiśnie. U nas niestety trwa to bardzo krótko. Więc no, trzeba korzystać z tego. Korzystać z ładnej pogody. Taką sakurę możecie zobaczyć w Grójeckim oczywiście. Stąd mój sentyment do kwitnących wiśni i kwitnących sadów. To trwa bardzo chwilę, krótka chwila, ale przynosi wiele satysfakcji, a i przyjemności. Mi na pewno przyjemności.